Tomasz Sternel, witam w czwartkowym gościńcu Radia Września. Od wczoraj wiadomością numer jeden we Wrześni nie tylko jest rezygnacja Sebastiana Nowickiego z funkcji prezesa szpitala powiatowego. I właśnie Sebastian Nowicki jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To pytanie musi paść, panie prezesie, i to na samym początku. Dlaczego, czym spowodowana jest ta niełatwa, jakby nie patrzeć, decyzja? Decyzja jest niełatwa i decyzja dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Chciałbym wrócić do zawodu lekarza. U podnóża jakby decyzji są również względy osobiste. Nie można być jednocześnie prezesem dużej spółki, bo szpital jest dużą firmą, i praktykować z sukcesem jako lekarz. Oszukiwałem się troszeczkę od pewnego czasu, będąc jeszcze wiceprezesem. Moim zdaniem można to jeszcze połączyć. Natomiast jednoosobowe prowadzenie szpitala z funkcją prezesa jest na dłuższą metę nie do pogodzenia z funkcją lekarza. Do pana jeszcze przejdziemy. Co ze szpitalem? Co dalej? Szpital funkcjonuje normalnie. Szpital kreowany był przez wiele lat. Przypomnę, że wielu lat prezesem był pan prezes Przybylski. Myśmy razem współpracowali. W tej chwili to dzieło właściwie było przeze mnie kontynuowane, oczywiście troszeczkę w innej wersji, ale kapitałem szpitala są tak naprawdę ludzie i zespół, który tam pracuje. To jest najważniejsze dla pacjentów. Zespołu nie buduje się w przeciągu krótkiego okresu czasu, przez dni, tygodnie. To są lata ciężkiej pracy, doboru odpowiednich ludzi. Myślę tu nie tylko o szpitalu, ale również o administracji. Także jest to efekt wieloletniej pracy, a za każdym sukcesem szefa stoi sztab ludzi. To nie tylko we wrześnińskim szpitalu, tak jest, tak po prostu jest we świecie. Ktoś powie, po co zostawał prezesem, skoro po kilku miesiącach rezygnuje. Nie chce mi się wierzyć w to, żeby ta funkcja pana przerosła, tym bardziej, że przez wiele lat pan pełnił funkcję wiceprezesa. Co stoi u podnóży wobec tego, tej decyzji? Tym bardziej, że jak mówię, konkurs był rozstrzygnięty ledwie kilka miesięcy temu. Przypomnę tylko, że nie było konkursu. Zostałem mianowany przez Radę wobec Nadzorczą. Tego mianowanie, tak? Tak, powołany przez Radę Nadzorczą. No rzeczywiście muszę powiedzieć, że tak jak wspomniałem, decyzja we mnie dojrzewała. To nie była decyzja z dnia na dzień. Zakładałem, że ta moja prezesura będzie kontynuacją poprzedniej naszej takiej gry zespołowej z panem prezesem Przybylskim przez ostatnie lata, a wcześniej przypomnę jeszcze przecież z panem Jasińskim. Także sądziłem, że dłużej będę prezesem. Jednak sprawy potoczyły się w wyboru kolejnej pracy dla mnie szybciej niż myślałem. No, może uchylę rąbka tajemnicy. Odkryłem w sobie rzeczywiście jakiś talent do języków w ostatnim okresie czasu. Przyszło mi to z dużą łatwością. I będzie to kierunek niemiecki, prawda? No tak, dokładnie austriacki. Wybieram się do pracy do Austrii w charakterze lekarza. Zapytam dość przewrotnie, choć nie lubię nikomu zaglądać do kieszeni. Pieniądze były jakąś motywacją, czy absolutnie nie? Pytam o to nawet w odniesieniu do innych lekarzy, którzy przecież masowo wyjeżdżają z tego kraju, by pracować za granicą. Nie przeceniałbym tego masowego kierunku wyjazdu lekarzy. Ale odpowiadając najpierw na pana pytanie, nie był to żaden istotny element. Pieniądze lekarza za granicą w Austrii, w Niemczech są porównywalne z uposażeniem prezesa szpitala we Wrześni. Także nie był to czynnik absolutnie ekonomiczny. Natomiast rozszerzając to pytanie, powiedziałbym, znam przypadki lekarzy, którzy wracają do Polski z zagranicy, dlatego że tu można zarobić porównywalnie, dlatego że można pracować w kilku różnych miejscach, pracując miesięcznie po 300-400 godzin, co jest swojego rodzaju wynaturzeniem. Co z barierą językową, bo nie wyobrażam sobie lekarza, który nie rozmawia z pacjentami? To oczywiście jest bardzo istotne. Są odpowiednie testy, które sprawdzają takie umiejętności językowe. Oczywiście trzeba okazać się znajomością języka potwierdzoną stosownym certyfikatem. Ja zdałem egzamin w Instytucie Goethego w Berlinie satysfakcjonująco. No to sprawdzimy, żeby nie było tak sztampowo, panie prezesie. Zapalenie płuc po niemiecku? A, Lungenentzündung. Zgadza się. Zapalenie otrzewnej? Peritonitis, ale wydaje mi się, że to jest łacińskie określenie, chociaż funkcjonujące w języku medycznym. Zgadza się, mam tak napisane, nie jestem na tyle dobry, muszę powiedzieć, że specjalnie przygotowywałem się do tej rozmowy, więc potwierdzam, że jest pan dobrze przygotowany do wykonywania swojej pracy za granicą. Niech pan powie tak na koniec, czego należałoby panu życzyć?
No myślę, że szczęścia, bo ja mam taką własną dewizję, że w życiu trzeba mieć troszeczkę szczęścia i to dotyczy wszelkich płaszczyzn. Trzeba ciężko pracować, trzeba być przekonanym do tego, co się robi i trzeba dawać 100% z siebie. I też muszę powiedzieć, że miałem takie poczucie, które towarzyszyło mi od pewnego czasu, że nie mogę dać 100% z siebie w tych dwóch miejscach, będąc dobrym lekarzem i będąc sprawnym menadżerem. Dlatego wybrałem medycynę. Hipokrates mnie wzywa. Wobec tego życzę szczęścia na tej, jakby nie patrzeć, nowej drodze życia. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Sebastian Nowicki, ustępujący prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dziękuję bardzo.